Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Warto by było z Państwem się spotkać, w jakiś skromny sposób Państwu pogratulować za codzienną pracę, ponieważ tak naprawdę często Wasza praca nie zawsze jest doceniana przez wszystkich, a jesteście tym pierwszym, można powiedzieć, liderem lokalnej społeczności, mniejszej lub większej. I chcę powiedzieć, że w naszym powiecie jest Państwa 79 sołtysów. To dużo. 41 osób to są panie. Proszę Państwa, to jest nawet lekko ponad połowa, co świadczy o naprawdę sile pań w naszym powiecie, dlatego że w Polsce, nie mam ostatnich danych, ale na rok 2010 na ponad 40 tysięcy sołtysów około 31% to były panie, czyli gdzieś 1/3, natomiast w powiecie myślenickim, tak jak mówimy, mamy ponad połowę pani. Średnia wieku sołtysów w powiecie myślenickim 25 lat. Są i młodsi, są odrobinę starsi. Wielu z Państwa znam bardzo dobrze, może dlatego, że są sołtysami miejscowości najbliżej może siedziby powiatu, czyli Myślenic. Ale są też takie panie i panowie, a szczególnie panie, które nawet z dalekich rejonów powiatu myślenickiego często u mnie goszczą i są pozytywnie namolne. Widzę tej panią sołtys z Węglówki. Witam panią sołtys szczególnie. Proszę Państwa, wasza aktywność przejawia się w różnych formach. Wiem, że jesteście często i chcecie być, jesteście na sesjach Rady Gmin, bo to jest najbliżej, to jest jakby wasze prosto zadanie, które realizujecie. Rzadziej zdecydowanie i ja to rozumiem, jesteście Państwo na sesjach Rady Powiatu. Cieszę się, że wreszcie możemy się przy tej ponad 20-letniej już historii, czy 20-letniej obecnie w tym roku historii powstania powiatu w ogóle w Polsce, tym powiatu myślenickiego, Państwo możemy się spotkać w tak fajnym, ciekawym gronie. I myślę, że to spotkanie, jeszcze raz powtarzam, będzie przez wielu z nas i przez
kolejne lata kontynuowane. Szanowni Państwo, zanim zaprosimy Państwa na ucztę duchową, czyli na spektakl Teatru Pani Doroty Ryśkowskiej Desperatki, chcemy Państwa, tak jak starosta podkreślił, nagrodzić, uhonorować za Państwa pracę, Państwa wysiłek, za Państwa codzienne poświęcenie i służbę mieszkańcom naszego powiatu. Postanowiliśmy w kolejności alfabetycznej poszczególnymi gminami poprosić tutaj Państwa do nas, do wspólnego oczywiście później zdjęcia, po odbiór dyplomu honorowego, nagrody, upominku może bardziej i życzeń. Zapraszam w takim razie z gminy Dobczyce. Zapraszam pana starostę, pana wicestarostę oraz członków zarządu powiatu myślenickiego, pana Józefa Tomala, pana Tomasza Susia, przewodniczącego Rady Powiatu, pana Tadeusza Żabę do wręczenia. Ja chcę jeszcze tylko powiedzieć, proszę Państwa, że ta pani, która tutaj jest po mojej prawej stronie, to jest pani kierownik promocji, pani Halina Kustorzyńska. Też ją witamy, bo też tą prawie przygotowała. Tak, proszę Państwa, to są drobne upominki, ale myślę, że taką dla Państwa, mam nadzieję, miłą pamiątkę. I dlatego chciałbym takie podziękowanie. Odczytam pierwsze podziękowanie, pozwolicie Państwo. Podziękowanie dla pani Marzyny Dominik, sołtys wsi Brzezowa, za społeczną służbę, poświęcenie i zaangażowanie w rozwój Brzezowej gminy Dobczyce i powiatu myślenickiego oraz za otwartość na ludzi i ich potrzeby. Składają tutaj stojący panowie. Prosimy pana Józefa Turdule, sołtysa wsi Brzączowice. Prosimy panią Jolantę Ziębę, sołtysa wsi Kornatka. Nie ma pani Jolanta. Ale możemy jej pogratulować. Podziękowania dla pani Bogumiły Surmy, sołtysa wsi Kędzierzynka. Podziękowania dla pani Marii Chorobik, sołtysa Nowej Wsi. Zapraszam. Podziękowania dla pana Marcina Damskiego, sołtysa wsi Rudnik. Nie ma. Podziękowania dla pani Zofii Misior, sołtysa wsi Sieraków. Przyznać Państwu, że się naprawdę zastanawialiśmy, ilu z Państwa odpowie na nasze zaproszenie i bardzo się cieszę, że tak dużo. Mimo, że wiemy, że każdy ma dużo pracy, zwłaszcza tych wiosennych, porządkowych. Podziękowania dla pani Marii Kani, sołtysa wsi Skrzynka. Bardzo prosimy panią Agnieszkę Kominiak, sołtysa wsi Stadniki. Gratulacje, tak. Zapraszamy pana Stefana Jarząbka, sołtysa wsi Stojowice. Chcę jeszcze powiedzieć, że tutaj podziękuję dla pana Kazimierza Jędrzejczyka, sołtysa wsi Bieńkowice i mówimy o gminie Dobczyce, pana Piotra Jaska, sołtysa wsi Dziekanowice i
Pana Romualda Cygana, Sofisa Wsi, Miestów. Teraz pozwolimy sobie na gminę Lubień. Zapraszam pana sołtysa, którego dobrze poznałem przez całą swoją trochę trwającą kadencję, pana Jana Macioła, sołtysa Krzyżkominy Białej. A widziałem go. Pozytywnie oczywiście. Podziękowana dla pana Czesława Słowiaka, sołtysa wsi Krzeczów. Nie dużej miejscowości, ale bardzo ważne. Nie pytam, kto jak długo jest sołtysem, bo tego nawet nie wiem. Nie pytam, ale wiem, że pan Stanisław Stankiewicz jest bardzo długo chyba sołtysem się mylę, wsi Tęczyn. Zapraszam. Ponad ćwierć wieku, to tak brzmi majestatycznie. Zapraszamy pana Pawła Żurka, sołtysa wsi Lubień. W Lubniu byśmy nie stworzyli drużyny hokejowej, nie stworzylibyśmy. Bo są takie gminy jak Miesięcy czy Raczycy, byśmy co najmniej pewnie ze dwie stworzyli. Trochę mam nadzieję, że będzie nas więcej. Krzysztof. Zapraszam panią Magdalenę Kęsek, sołtysa wsi Bulina. Nie dużej miejscowości, ale dziewczyny w tym roku zrobiły przy mesach. W ubiegłym roku dożynki takie swoje, można powiedzieć, przemyśleńskiej parafii. Znakomite nawet. Udało się. Zapraszam i podziękowania dla pani Izabeli Kutrzeby, sołtysa wsi Dęczarka, radnej miejskiej. Też nie wiem, czy jest pani. Chyba gdzie ten chodnik, co zrobiliśmy tam w Dęczarce, musimy go zwinąć chyba. Podziękowania dla pani Katarzyny Czepiel, sołtysa wsi Wysina. Pani Kasia jest z nami. Zapraszamy. Zapraszamy pana Wojciecha Wodaczyka, sołtysa wsi Droginia. Jest taki sołtys w gminie Miśleńce, który jest. Ma wiele funkcji, jest sołtysem, prezesem i wiele, wiele innych. Bardzo miły pan, aktywny Jan Kantor, sołtys z Gugoczów. Proszę bardzo.
Słyszałem dzisiaj o tym chodniku, proszę cię bardzo, pozytywnie. Zapraszamy sołtysa mojej rodzinnej miejscowości, pana Wojsława Krowskiego, sołtysa wsi Jawornik. Zapraszamy sołtysa wsi Jasińce, pana Mieczysława Rysia. Jasińca staje się powolutku taką naszą stolicą wiejskiej muzyki dętej, dzięki właśnie zasłudze sołtysa Jasińca, dlatego się bardzo cieszymy. Zapraszam pana Władysława Dudułę, sołtysa wsi Krzyszkowice. To jest sołtys, który ma duży problem, no trzeba mu pomóc, ale jego mieszkańcy... I... Może jeszcze nie ma siły głosów, ale pewnie niedługo będzie miał. Przez swoje prawie. No, a teraz zaproszę panią sołtys, która mam nadzieję, że już nic nie będzie potrzebowała od powiatu, bo ma już wszystko. Panią Dorotę Wieczorek, sołtys Siłęki. Na całej długości, co już, a spadnie. Co już jeszcze znajdzie? Coś jeszcze znajdzie, no spadłości. Ta pani się ma wybiera w poniedziałek do mnie. Pani Józefa Wójtowicz, sołtys wsi Osieczany. Nie wiem, o co będzie nudzić, ale... Ale się wybiera. Myślę, że załatwię tym razem wszystko. Od chodnika po rowy. I sołtys, który prosi raz, jest wysłuchany i już ma spokój. Józef Jawor, sołtys wsi Polanka. Zapraszamy. Ma już chodnik, nic już nie potrzebuje. I rowy też wybrane. Tylko żeby mieszkańcy tam do tych rowów nie śmiecili. Podziękowania dla pani Marii Nosal, sołtysa wsi Poręba. Zapraszam. Zawsze panią Marię widzę z tego regionalnym. Dzisiaj tak, inaczej, tak pańska. Dziękujemy. No, chyba przestanę robić te nasze spotkania. A to jest tak. Młody sołtys, ale wybierać... Co miesiąc jest prawie u mnie? Pan Wiesław Górka, sołtys wsi Czemyśla. Zapraszam panią Alicję Hajda, sołtys wsi Zasan. Czasami coś się udaje, czasami nie zawsze, ale dziękujemy pani. Bardzo aktywna pani sołtys. Wczoraj albo dzisiaj dostałem pismo od niej, pani Irena Chlebda, sołtys wsi Zawada. I tak myślałem, że jak nie przyjedzie, to nie będzie wysłuchana, ale przyjechała, więc nie będzie wysłuchana. Pan Stanisław Cichoń, sołtys wsi Bożęta. Radny miejski nie ma. W gminie była sesja? Nic nie wiem. No właśnie, nic nie wiecie o tym. Sołtys wsi Chełm, pani Teresa Zięba, zapraszam. Coś nie ma. Nie wiem, czy skończyliśmy. Proszę, żebyście Państwo tutaj przeszli. Panie ładnie, żeby się tak z urzędem. Proszę bardzo. Do mnie, no.
tyle metrów. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Będziemy teraz prosić sołtysów gminy Pcim i na początek podziękowania dla pana Józefa Oskwarka, sołtysa Trzebuni. Pan Stanisław Firek, sołtys Turzy Dolnej. Chyba jest sesja w Pcim. Co to panie radny? Zaraz chyba, dajecie go damy panu radnemu właśnie. Pani Grażyna Dyduła, sołtys z Turzy Górnej. Jest, no. Ale powiem państwu, że naprawdę nie wiedziałem, że mamy dwóch sołtysów z Stróży. No naprawdę nie wiedziałem. Was sołectwa. Gratuluję, naprawdę to jest taka miła dla mnie ciekawostka. Mamy coś jeszcze? Pani Janina Szczepanie, sołtys Psim Krzywica. Który prowadzi taki trudny most 2010, pamiętam go. Czekamy na ten most. Tak wiem, bo pasowałby taki, jak tam gdzieś ktoś mówi do Bąka Pajki, nie? Taki super nowoczesny. Dziękujemy. Podziękowania dla pana Mariana Kalisza, sołtysa Pcim Suchej. Nie ma? Chyba tutaj Bolesława. Pan Piotr Róg, sołtys Pcim Centrum. Jest pan Piotr. Dziękujemy panie. Teraz proszę bardzo tak do też się zbliżyć do No i tak mówiłem, przechodzimy na drugie gminie, które ma najwięcej sołtysów po gminie Myślenice. To jest gmina Raciowice i podziękowania dla pani Marzeny Bartosz, sołtys w Sidąbie. Randy nie ma. I chcę jeszcze powiedzieć, że to jest tak zorganizowani sołtysi z wójtem, że przyjechali sobie busikiem. Wspólnie. Podziękowania dla pani Anny Panek, sołtys wsi Krzyworzeka. Ale ci pierwsi chyba nie przyjechali. Sołtys wsi Komorniki, pani Barbara Krzywda. Zapraszam. Zapraszam panią Grażynę Korek, sołtys wsi Krzesławice. Podziękowania dla pana Franciszka Dudka, sołtysa wsi Kawec.
Ja się tylko boję, jak są dobrze zorganizowani sołtysi gminie Raciące, jak kiedyś przyjadą, mam nadzieję, że mnie to nie będzie dotyczyć, będą musieli od razu wszyscy chodniki. No ja tam może jest trochę, jest tam trochę, ale no, tak bywa, no. Trzeba następcom też dawać coś do roboty, nie? Żeby się mieli czym zająć. Podziękowania dla pani Jolanty Łaciak z sołtysa wsi Gruszów. Zapraszam pana Stanisława Górala z sołtysa wsi Żerosławice. Nie ma. Bardzo ważna miejscowość. Pani sołtys Maria Chramiec, sołtys wsi Zegartowice. Jest ta pani od Rafała, który tam jeździ. W tym roku tam nie mógł jechać, no bo się denerwował, że most żeśmy mu rozebrali, ale w następnym roku, jak będzie chciał jechać, to już ma nowy, szeroki. Ale poważnie, oni się zatrzymali w Czasławiu i mówią, gdzie ten most? Mieliśmy tam jechać i mostu nie ma, nie? No ale trzeba by kiedyś zrobić było. Zapraszam panią Grażynę Oleś, sołtysa wsi Saba. Podziękowania dla pani Lanty Mistarz, sołtysa wsi Raciechowice. A jest taka możliwość awansem wewnętrznym, żeby sołtys został wójtem Raciechowic? Myślę, że tak. Tak się wybieram właśnie na wójta albo sołtysa. Zapraszam panią Magdalenę Łukasik, sołtysa wsi Poznachowice Górne. Zawsze sobie nie mogę przypomnieć, czy Poznachowice Górne to są do Raciechowic, czy dolne, czy odwrotnie. Podziękowania dla pani Elżbiety Kasprzyk, sołtysa wsi Mierzeń. Zostałem radny, to taki był świętej pamięci radny, który mówił o jakiejś drodze do Namierzeń. Nic nie wiedziałem, gdzie to jest. Myślałem, że to jest koniec świata. Teraz już wiem. Wszystkiego dobrego. Zapraszam panią Grażynę Jamkę, sołtysa wsi Kwapinka. Same kobiety. Jeden mężczyzna. Dziękujemy. Mamy jednego pana. Zapraszam pana Zbigniewa Dzielińskiego z sołtysa wsi Bojańczyce. Panie sołtysie, a ten zbiornik panu Waldziecem Bojańczyca, bo ten zbiornik do systemu miał być. Miał być. Kolej miała jechać. Aha. Ale kurczę, to lepiej, żebyśmy tych... Kolej to się boję, bo ja mam. Trzecia, czwarta wojna. No i zapraszam panią bardzo fajną panią sołtys Małgorzatę Woźniczka, sołtysa wsi Czasław, ta od pamiętnego mostu. Zapraszam. I od znakomitych wyrobów kulinarnych, oni to mają super wyroby, rewelacyjnie mówią. Znakomite. Zapraszam panią tutaj, która bliżej nas. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, zapraszamy panią Leokadię Sawczuk, sołtysa wsi Siedla 1.
Nie, ale pani Leokadia jest tym takim trochę chyba ważniejszym cudzicem, nie? Bo się prawie to jest na pierwszym miejscu. No! To jest racja, na pierwszym miejscu. Bardzo proszę panią Martę Ślusarczyk, sołtysa wsi Zakliczy. Tam jest to słynne rondo, takie ładne. A dziękuję bardzo, dziękuję. Za ulicę Kamionka też dziękuję. No, wreszcie pierwsza pani sołtys, która jest zadowolona z dzisiejszego spotkania, tak wprost. Pani Grażyna Chlebda, sołtys Siłyczaka, zapraszam. No nie wiem, co mamy robić w tej wycance. Nie wiem, jeżeli się znajdą wykonawcy. No wiem. To ta górska to u was to chyba biegnie przez całe siedla. Tak. Z lewej strony górską chcecie robić, z prawej w środku już sam nie wiem gdzie. Tak wuj przemiał pyta, jeszcze dzisiaj mi tam opierał. Podziwuję dla pani Haliny Noworyty, sołtysa wsi Czechówka. No, Czechówka też wszystko ma. Będzie mieć, chciałem powiedzieć. No. O, nie ma pani, no ale co, no jest sołtysem wsi Siepraw 2, pani Bożena Poznańska. Może dlatego nie przyjechała, że się tak czuła druga, nie? O ja nie, mamy jeszcze panią Barbarę Suder, sołtysa wsi Siepraw 3. Pani na okazję, szczególnie dla pani brawa. Państwa gmina Sułkowice. Podziękuję dla pana Kazimierza Króla, sołtysa wsi Wiertowice. Zapraszam. Pan Kazimierz jest także radnym miejskim. Powiem teraz taką dygresję osobistą. Pani sołtys wsi Rudnik, która mnie zaprosiła na takie słynne kiedyś spotkanie w Sołeckie z mieszkańcami. Zapamiętam je do końca życia. Większość to były pani. Po prostu zostałem zmiażdżony. Pani Zofia Guralik, proszę bardzo. Już tam jeżdżę. Że pani, nasza druga koleżanka jest naszą radną powiatu myślenickiego. Zapraszam panią Izabelę Starowicz, sołtysa wsi Harbutowice. Chyba mi pojechała pani nieco. Pan Janusz Starzec, sołtys wsi Krzywaczka. Nie przyjechała, często u nas przyjeżdża i coś tam właśnie chce. O, i pana Adama Barkieła, przewodniczącego Rady Osiedla Sułkowice, zapraszam. To jest taki rodzaj, to jest tak sołtys, tylko w mieście można wyjeździć na osiedlo. Tak, nie byle jakie, oczywiście. Panie Adamie, dziękujemy. Chyba nam najsłabiej zdarzyła dzisiaj gmina Sułkowica, zapraszam. Ale to jaka ważna. Dziękujemy. Czas na gminę Tokarnia. To jak tutaj mówi pani kierownik. Artysta. Sołtys Andrzej Słonina, sołtys wsi Bogdanówka. Jest z nami? Jest, tak. Pan Andrzej Słonina to ma taki jeszcze cel, żebyśmy mu zrobili drogę na tą Koskową Górę, na samą szczyt. A ja mówię, a po co robić, jak można turystycznie na relaksu sobie przechodzić. Dlatego nie wiem, czy będziemy robić. Podziękowania dla pana Antoniego Gablaka, sołtysa wsi Skomielna Czarna.
Jest nam sukces. Dziękujemy. Jest taka piosenka o wspomnianej czasie. Zapraszam pana Jana Bydnarza z Opisa Wsi Więciurka. A może pan jeszcze zobaczyć nazwisko też Bednarz? Tak. Moje drugie, Michał. Ale to jest ja. Andrzej. To jest zawadka. To jest zawadka. Ile ma... A, to chyba cały klan rodzinny? Nie. No nie, to mówię. Zapraszam pana Andrzeja Bednarza z Opisa Wsi Zawadka. Nie, bo tak sobie widziałem, że tak bywa. Ojciec, syn. Znam takie miejscowości czy powiaty, gdzie tam. Starostą nie z ojciec, syn nie z wójtem i tak dalej. No i taka pani, która jeszcze ledwo tu zdążyłem wejść, a ona już miała interes do mnie. Pani sołtys Sitokarnia, pani Zofia Janicka. A nie, to przepraszam. Oj, Szczonowa, tak. Szczonowa. No to pani też ma często. No tak, Anna Chęć, tak, właśnie, ta pani. Proszę bardzo, sołtys Sitokarnia, pani Anna Chęć. Skromna kobieta, ale mówi, szukajcie, a znajdziecie. Kołacz cię otworzą. Dziękujemy i gratulujemy. Zapraszam tutaj do innego zdjęcia. Proszę bardzo. Stawaj, nie będzie. Jak coś mamy załatwić, to tak trzeba. Gdzieś tak. Sprawdzamy ostatnią gminę Wiśniewa, ale jak Państwo wiecie, w myśl gminy ostatni będą pierwszy. Podziękowania dla pana Stanisława Bokacza, sołtysa wsi Litwy. Jacek! Zapraszam. No, z panem sołtysem się dużo spotykaliśmy, jak byśmy zarazem tą drogę wspólną. Bardzo proszę tutaj pana Zbigniewa Bugaja, sołtysa wsi Glichów. W Michowie w tym roku mamy coś tam robić. Trudno, czy znajdziemy właściwie dla wszystkich wspólny odcinek, ale na pewno znajdziemy coś. Dziękuję. No właśnie, teraz już będę rozróżniał. Poznachowice Dolne, sołtys wsi Krzysztof Kowal. Zapraszam. Oczywiście żartowałem, wiedziałem, że tak jest. Panie Krzysztofie, dziękuję. Zapraszam pana Grzegorza Leśniaka, sołtysa wsi Kobieni. Rzadko jeździmy, ale zapraszam do Kobieni. To prawda. Grzeczni są, grzeczni. Zapraszam pana Józefa Stroniarza, sołtysa wsi Wiśniowa. Wielu nas zostało tych wniosków, nie? No i wspomniana pani. Zapraszam, naprawdę bardzo miła pani Lucyna Zborowska, sołtysi Węglówka. I tam będziemy coś robić, jakieś rzeczy. Pismo do tego? Nie, odpowiedź nie do tego. Grzecznie grozi, mam nadzieję. I podziękowania dla pana Józefa Capa, sołtysa wsi Wierzbanowa. Zapraszam. Nie ma. Proszę państwa, tak dostaliśmy do szczęśliwego końca. Państwo, czy w tym czasie nikt nie doszedł już, jak powiem, z Państwa sołtysów, czy tego nie pominęliśmy? Jeśli nie, to teraz zaprosimy Państwa do wspólnego zbiorowego zdjęcia. W tym czasie Teatr Pani Doroty Szykowskiej przygotuje szybko dekoracje. 5 minut, chwileczkę się tutaj rozłożymy i zapraszamy Państwa, proszę sobie zostawić na krzesełkach swoje upominki. I tutaj do wspólnego zbiorowego zdjęcia zapraszam za krzesła, dobrze?
Bardzo proszę.